witamy na kolejnym, proszę Państwa, 30. spotkaniu z historią. Także myślę, że należą się oklaski. Proszę Państwa, styczeń 2012 zaczęliśmy pierwszym spotkaniem wyzwolenie czy zdobycie. Mówimy o wkroczeniu Armii Radzieckiej do Giżycka 26 stycznia 1945 roku. To było nasze pierwsze spotkanie i tak dotrwaliśmy przez 6 lat. W miarę mniej lub bardziej systematycznie robiliśmy to. Więc i postaramy się jeszcze może przez jakiś czas kontynuować. A na zachętę powiem, że następne spotkanie 22 marca tutaj w tej sali o godzinie 18 poświęcone będzie temu, co zostało odkryte pod posadzką Kościoła Ewangelickiego w Giżycku. Dr Jerzy Marek Łapo przedstawi, także zapraszam już serdecznie za 5 tygodni. Mamy już rozpracowane prawie wszystkie spotkania na cały ten rok, także w tym roku się spotkamy jeszcze kilka razy. Proszę Państwa, dzisiaj bohaterem jest kamienica i Jansekta. I jego kamienica. I proszę Państwa, nie będziemy mówić o najsłynniejszych kamienicach giżyckich, takich, które widzimy na wszystkich niemal widokówkach, czyli kamienica Jakobiego, Kaiserhof, czy tam Deutsches Haus. Tylko opowiemy o tej kamienicy, która mieściła się w Rynku i w ulicy Królewieckiej. Ciekawe, kto z Państwa wie, gdzie to było. Rynek i ulica Królewiecka. No to dzisiaj się Państwo dowiecie. Zapraszam, witamy serdecznie, pan Jan Sekta. Teatr jednego aktora i jednej kamienicy. Proszę bardzo. Monodrama. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już mój przyjaciel powiedział, będziemy mówili o jednej kamienicy, czy nie najsłynniejszej. Pojęcie względne. W mieście tych kamienic takich charakterystycznych, obecnie nieistniejących, mamy kilka tak naprawdę. Uważa się, że najładniejszą kamienicą była kamienica tak zwana Jakobi House. Tak naprawdę, między Bogiem a prawdą, ona się powinna zupełnie inaczej nazywać. Nie Jakobi House, akurat Blue House, ale to o tym kiedyś może przy okazji Państwo będziecie mogli też posłuchać, czy nam gdzieś to poczytać. Natomiast ja skupiłem się akurat na tej jednej kamienicy, która, jak już powiedział Krzysiek wcześniej, znajdowała się u zbiegu ulicy Królewieckiej, Kenigsbergerstrasse, dzisiejszej Olsztyńskiej, wcześniej nieco obrońców Stalingradu i placu Grunwaldzkiego, ale jak to wcześniej też nazywano, Marktu, czyli Rynek. Ładna kamienica, stojąca na parceli, o której pierwsze informacje mamy z początku wieku XIX, ale to za chwilę. Dlaczego akurat ta kamienica? Tak naprawdę to dwie kamienice, można powiedzieć, trzy kamienice rzucały się w oczy każdemu, kto przyjeżdżał do Giżycka na przełomie wieku XIX i XX. Jak ktoś wysiadał z pociągu, to na pewno rzucały się w oczy kamienica Lemanów, której się obecnie tutaj znajduje. Ona jest zbudowana w 1897 roku. Należała do rodziny mieszkającej w Lecu w zasadzie od końca wieku XVIII, jedna z zacniejszych rodzin fabrykantów i właścicieli tartaków. Druga kamienica, już nieistniejąca, ale należąca do Lemanów, tak w przybliżeniu Państwu powiem, znajdowała się vis-a-vis dzisiejszego paru Omega. Narożna była taka też kamienica należąca do drugiego z braci Rudolfa Lemanów. Kolejna kamienica, jak już ktoś szedł, powiedzmy sobie, z dworca, minął kamienicę Lemanów, szedł w kierunku centrum miasta, wychodził wtedy z Bahnhofstrasse i skręcał w Lückerstrasse. To była kamienica właśnie należąca do Jakobiego, ale kupił tą kamienicę od Józefa Bluma, od kupca żydowskiego, który ją najprawdopodobniej zbudował w drugiej połowie lat 70. XIX wieku. On się potem wyprowadził z Giżycka do Berlina, do swojej córki i kamienicę sprzedał no bardzo do wygodnych warunkach. I idąc dalej w głąb, w kierunku Marktu, czyli Rynku, rzucały się tak naprawdę jeszcze dwa budynki. Po prawej stronie, to na pewno Państwo znacie z pocztówek, budynek poczty Królewskiej, a po lewej stronie właśnie wspomniana ta kamienica należąca do Heinricha Pfingsta.
chociaż nie on był budowniczym tej kamienicy. O tym jeszcze za chwilę powiem. Nasze miasto tak naprawdę, jego wygląd na, można się powiedzieć, że centrum miasta na blisko 100 lat, ponad nawet 100 lat, kształtowało jedno wydarzenie. To było pewna noc, kiedy w zasadzie miasto spłynęło. To był to słynny pożar z roku 1822, kiedy ponad 200 budynków, dokładnie 205 budynków poszło z dymem, niespełna 4 godziny. Ludzie stracili dorobek całego życia. Tym bardziej, że ciężko mi się było dorabiać, bo nie tak dawno jeszcze były wojny napoleońskie. Przewaliły się wojska rosyjskie, stacjonowały wojska pruskie, rosyjskie, potem przewaliły się wojska polskie pod dowództwem Zajączka i Nomborowskiego, a słynna wycieczka w 1812 roku doprowadziła do tego, że miasto naprawdę solidnie poczuło przemarsz 60 tysięcy żołnierzy napoleońskich, którzy wybrali się odwiedzić Moskwę. A w drodze powrotnej niedobitki tej armii wracały, czego ślady zostały choćby nawet w postaci, najprawdopodobniej w postaci tego cmentarza, który mamy przy Kopówce. Miasto spłynęło i odbudowa była bardzo, bardzo trudna. Raz, że mieszkańcy zostali pozbawieni w ciągu kilku godzin dorobku całego życia, łącznie z oszczędnościami. Wtedy nie było lokat w bankach, niestety każdy trzymał gdzieś tam prawda, w skarpecie. Ci, którzy mieli głęboko zakopane i nie spaliło się, to byli szczęśliwi. Ci, którzy tego szczęścia nie mieli, niestety przez długie lata krepali w biedę. Ale wraz z pożarem zaczęły się też innej natury problemy. Co prawda każdy wiedział, gdzie to niby jego działka, od którego kamienia do którego kamienia się ciągnie, ale odbudowa była dość chaotyczna, co powodowało, że ta linia zabudowy była nierówna, a oprócz tego problemem było to, że no, czasami się wchodziło na działkę sąsiada. A to pół metra, a to słynna ta nasza scenka z tą miedzą, jak to kargul na trzy palce zajechał. Tak samo w budowie, bo to często dochodziło do kłótni, do awantur i dlatego też to nie była taka sama sytuacja tylko w Giżycku, w Lecu, również w sąsiednich miastach. I dlatego też postanowiono dokonać separacji gruntów. Powołano specjalną komisję i w roku 1832 ta komisja dokonała w oparciu o istniejące dokumenty, o pomiary, dokonano podziału, nowego podziału gruntów. Co prawda, tu jest wspomniany rok 1832, mapa pochodzi z roku 1859, jest to jeden może być z takich dokładniejszych planów z połowy wieku XIX i można się powiedzieć, że między rokiem 32 a 59 naprawdę, jeżeli chodzi o centrum miasta, niewiele się zmieniło. Z tego okresu mamy dość szczegółowy raport tejże komisji. I tak, jeżeli chodzi o rynek, to południowa Pierzeja ciągnęła się od numeru 1-2 do numeru 12 i obejmowała 14 domów. To jest właśnie ta Pierzeja. Ta 1-2 to jest kościół ewangelicki. On stał na połowie parceli. Do kościoła przynależna jeszcze była działka, na której, która była zabudowana plebanią. Pierzeja południowa ciągnęła się od numeru 46 do 50 i obejmowała 5 domów. I Pierzeja północna od numeru 57B do numeru 69 obejmowała 14 domów. To była Zurich z powrotem. To była centralna część miasta. Tutaj się koncentrowało życie polityczne, gospodarcze, religijne. Dlatego też to były najlepsze parcele. W większości były to tak zwane parcele piwowarskie. To znaczy byli to tak zwani grossburgerzy, którzy mieli prawa, pełnię praw miejskich, prawo ważenia piwa i sprzedawania go. A oprócz tego jeszcze były parcele tak zwane burgerów, czyli mieszczan i tak zwane plecnerzy. To taka była, można powiedzieć, średnio zamożna część mieszkańców. Natomiast nas będzie interesowała parcela numer 46, której właścicielem był mistrz piekarski Johann Olek i zamieszkiwał ją wraz ze swoją żoną Wilhelminą z domu Monek. Nasz mistrz piekarski był właścicielem oprócz tej parceli miał jeszcze fragment tej parceli. Tutaj był ogród, był fragment, a miał udziały w ogólnym komunalnym ogrodzie, który znajdował się na terenie dzisiejszych ogródków działkowych, które leżą nad kanałem. I można powiedzieć, że był człowiekiem dość zamożnym. Piekarz w tamtym okresie to była, można powiedzieć, osoba
od której niemal że każdy był uzależniony, bo jeść trzeba było. Ludzie jedli, jedzą, jeść będą jeszcze w najbliższe tysiąclecie. I teraz tenże Johann Olech, wiemy z tego spisu, że tam był, parcela była zabudowana domem, house, dom. Jak ten dom wyglądał? No niestety nie było wtedy fotografii, nie było kamer, żeby to sfotografować, uwiecznić. Możemy tylko przypuszczać. Chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo, że chałupa, którą zbudował, dom, który zbudował Olech, przetrwała do, w zasadzie można powiedzieć, do początku wieku XX. Tutaj mam taką pocztóweczkę. To jest zbieg właśnie ulicy Olsztyńskiej z rynkiem i to jest właśnie ta parcela, to jest ten dom. On wygląda na taki XIX-wieczny dom, jednak czy jest to ten dom, w którym mieszkał Olech, piekarz Olech, trudno powiedzieć. Wskazywać by na to mogło to, że są dwa wejścia, które prowadziły. Być może była tam piekarnia również. Wiemy jedno, że to jest pocztówka z końca wieku XIX, ona jest datowana na rok 1905. Ale wiadomo, że zdjęcie wykonane było dużo wcześniej. Proszę? Ale twierdzi, że to nie jest XIX wiek? No, 1905 chyba nie jest. Nie, pocztówka jest z roku 1905. Ale kiedy dom zbudowano, trudno. Oczywiście jakiś tam historyk architektury by szczegółowo określił, takiego okresu pochodzi ta budowla. Ja tylko przypuszczam. Byłem wielokrotnie w archiwum państwowym w Olsztynie. Przewaliłem naprawdę niemal wszystkich notariuszy, czy jest jakaś informacja o sprzedaży tej działki, bo poza informacją o Olechu nie ma, przynajmniej mi nie udało się do tej pory znaleźć informacji, kto na przestrzeni następnych 100 lat był właścicielem, przepraszam, tych 80 lat był właścicielem tejże parceli. Ta parcela zmienia się kilka lat później, gdzie ta pocztówka jest wykonana, ja zakładam, w końcu wieku XIX. To niebawem ta budowla całkowicie zmieniła, bo wyglądała już w ten sposób. Wiemy na pewno, że ten budynek powstał między rokiem 1905 a rokiem 1912. Bo w 1912 roku ten budynek kupił właśnie wspomniany nasz główny bohater Heinrich Kwintz. Kto zbudował ten budynek? Nie wiadomo. Ja przypuszczam, że najprawdopodobniej właścicielem tego budynku i sklepu, który tutaj mamy, FX Lubenau, prawdopodobnie on był właścicielem tejże kamienicy i tego sklepu, który się mieścił na parterze. Sprawdzałem w książce telefonicznej z roku 1914 i wspomniany też, że kupiec Lubenau, Kaufmann, czy kupiec Lubenau, mieszkał w tej kamienicy, Königsbergerstrasse 2. Natomiast już w 1914 roku właścicielem tejże kamienicy i tutaj zamieścił na pewno Heinrich Pfingst. Zachowało się sporo pocztówek, na których widnieje właśnie wspomniany napis FX Lubenau. Tutaj mam akurat zdjęcie również, moim zdaniem, jeszcze sprzed I wojny światowej. To są pewnie nieścisłości, zresztą Państwo później pokażę na planach. Tu mamy taką już pełną zabudowę, a mam taki plan, na której tej zabudowy nie ma. I to jest właśnie ciekawostka. Kolejna pocztówka. Wiemy, że tu mamy postawiony w 1906 roku powiatowy pomnik bohaterów. Pocztę zbudowano w roku 1905, więc nie jest wykluczone, że te dwa budynki mogły powstawać mniej więcej w tym samym czasie. Kolejna pocztówka, też sprzed I wojny światowej, to łatwo rozpoznać przede wszystkim po strojach pań. To typowa taka moda, labele, bok, długie spódnice, kapelusik, biała bluzeczka najczęściej, albo taka marynarzu. Typowe zdjęcie sprzed I wojny światowej. Na pewno przed rokiem 1912. Podobnie mamy tutaj, piękny, ładny bruk, który będzie potem jeszcze widoczny. Również kolejne mamy z napisem jeszcze Lubenau. I pojawia nam się tutaj w roku 1912, pojawia nam się wspomniany Heinrich, chociaż w Lecu mieszkam dużo
wcześniej. Tu jeszcze jedno ujęcie tejże kamienicy. Z tych obiektów w zasadzie żaden już nie istnieje. Po 1945 roku zniknęły z krajobrazu. Z powodów wszystkim chyba wiadomych. A może pan powiedzieć? Wojna była. Weszli Rosjanie. Miasto zdobywane było przez 139 karną kompanię. A wiadomo, kto służył w karnej kompanii. Chłopcy się robili, sobie się robili zabawić. I porządnie się zabawili w tym mieście. Tak naprawdę walki były w styczniu 1945 roku o miasto. Kiedyś przyjmowano, że nie, że może już to Rosjanie spalili, natomiast walki były. Niemcy się wycofali w pośpiechu, tym bardziej, że zostali okrążeni tak naprawdę. Przebili się w kierunku Kętrzyna. Miasto było przez Rosjan ostrzelane, tym bardziej, że od strony Kętrzyna, patrząc w kierunku dzisiejszej twierdzy Bojen, tam były zniszczone dwa rosyjskie czołgi, czyli tam była armata 88 mm, tzw. flak, ta przeciwlotnicza, ogniem na wprost, dwa rosyjskie czołgi poszły z dymem. Sami Niemcy o tym się wspominają. Także walki były, tym bardziej, że przy renowacji tego mostu wydobyto amunicję 88 mm, kilka skrzynek. To, co teraz się wyciąga przy budowie szóstej obwodowej, tego ronda, to samo mniej więcej znajdowano przy naszym mosie. I to było w latach 90. jeszcze. I wspomniany nasz bohater Heinrich Prinz i jego, no, moim zdaniem, śliczna żona Herta z domu Levenstein. Kim był w ogóle Heinrich Prinz? Urodził się w 1874 roku w Bischofsburgu, czyli po dzisiejszym naszym obecnym biskupcu. I jego ojciec, Baruch, miał wytwórnię octu i dostarczał noce do okolicznych miast. Oprócz tego trudził się również handlem obwoźnym. Dość liczna rodzina. Heinrich miał 13 rodzeństwa, z czego 500 plus by zrujnowało dzisiejsze państwo, gdyby tak mieli wypłacać. Miał 13 rodzeństwa, w większości byli to chłopcy, ale tylko 12 dożyła wieku dorosłego. Dwoje jego rodzeństwa zmarło w dzieciństwie. Również w dość tragicznych okolicznościach zmarł, w zasadzie zginął ojciec Heinricha. Koń się spłoszył, szarpnął wozem, wóz się przewrócił i przygniótł ojca. W roku 1896 Baruch Pfingst zmarł i jako jeden z najstarszych synów Heinrich przejął po nim biznes. Matka zajmowała się sklepem w Biskupcu, a on po prostu krążył od miasta do miasta, sprzedając i oferując do sprzedaży swoje towary, głównie tenże ocet. I w jednej z podróży handlowych dotarł do Reszla, gdzie zawierał transakcje handlowe z miejscowym kupcem Simonem Levensteinem. Wtedy to po raz pierwszy spotkał się z Hertą Levenstein, która była, mając wtedy 17 lat, była, pomagała ojcu w interesach, była, można powiedzieć, księgową i kasjerką przy okazji. Jako że Heinrich był dość postawnym, przystojnym mężczyzną, dobrze prowadził interesy, miał opinię dobrego biznesmena, gwarantującego stabilność rodzinną, Simon zaprosił Heinricha na kolację. No i tak się zaczęło. Oboje sobie wpadli w oczka, jedno drugiemu, chociaż różnica była między nimi dość spora, bo Herta na tym zdjęciu ma 18 lat, to jest zdjęcie robione przed ślubem. I rok później, po poznaniu, już byli małżeństwem. W roku 1905 pobrali się i najprawdopodobniej, to też jeszcze ciekawostka, zmarła matka Heinricha i Heinrich pozostawił część swojej schedy w rękach braci, a sam przeniósł się właśnie do Leca, czyli do naszego dzisiejszego Giżycka, razem z młodą żoną. W 1905 roku osiedli się w Giżycku, tym bardziej, że mieli krewniaków, mieli kuzynkę i kuzyna. Byli spokrewnieni z rodziną Juliusa Zachariasa, którego żona była z domu Levenstein, natomiast w przypadku Sandmana spokrewnieni byli z Heinrichem Pfingstem.